Chrystusa, Pana naszego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jak cudownie, że jesteście. Bogu dziękuję za waszą obecność, za gorliwość, za świadectwo wiary. I tak szczególnie Bogu dziękuję, kochani, za tę okoliczność. Piękny czas Adwentu, ale trwający jeszcze rok świętego Józefa, no i aż do czerwca przyszłego roku trwający rok rodziny. I w tych uwarunkowaniach Pan Bóg zechciał, abyśmy spojrzeli na pewne małżeństwo. Najpiękniejsze małżeństwo w historii świata. Najdoskonalsze małżeństwo w dziejach ludzkości. I pierwsze w historii Kościoła małżeństwo sakramentalne. O jakim małżeństwie myślimy? Małżeństwo Maryi i Józefa. Kochani, słyszymy to. Małżeństwo Maryi i Józefa. Ale czy my ich znamy jako małżeństwo? Patrzcie, jesteśmy maryjnym narodem i Bogu nie przestaje dziękować za to, że jestem katolikiem, Polakiem właśnie z tego względu. Myślę, że z mlekiem mamy wysysamy naszą miłość do Maryi. Wielu z nas być może ma swój osobisty kult do świętego Józefa. Sam należę od wielu lat do takiej męskiej wspólnoty mężczyźni świętego Józefa i ta wspólnota bardzo mi pomaga rozwijać, formować moją męskość. Ale tak jakbyśmy na nich spojrzeli, to tak, z taką delikatnością to powiem, to w zasadzie oni w Kościele są w separacji. Oddzielnie jest Maryja i wspaniały kult i nasza miłość do niej i oddzielnie jest Józef. Ale nie widzimy ich jako małżeństwo. Więc oddajmy im to, co im się należy. Ewangelista Mateusz zapisał takie słowa. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki jego Maryi z Józefem wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Znany fragment, ale spójrzmy, w tych trzech wersetach trzykrotnie zapisane jest potwierdzenie tego właśnie, o czym mówimy. Najpierw jest po zaślubinach, następnie mąż jej Józef, no i dalej Maryi, twej małżonki. Wymaga wyjaśnienia ten zapis. Wpierw nim zamieszkali razem, po zaślubinach, ale jeszcze nie mieszkali razem. I czasami słyszymy, że to były zaręczyny. A więc ponieważ byli narzeczeństwem, no dlatego nie mieszkali razem. Nie, 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 kochani. Oni byli małżeństwem. W tradycji starożytnego Izraela małżeństwo zawierano dwuetapowo. Najpierw był obrzęd, taki bardzo formalny, zwany kiduszin, polegający na podpisaniu umowy, podpisaniu kontraktu małżeńskiego. Dokonywali tego ojcowie. Ale w czasie tego obrzędu pan młody trzymał swoją wybrankę za dłoń i mówił do niej takie słowa. Ona jest moją żoną, a ja jestem jej mężem od dziś i na zawsze. Następnie była skromna kolacja i rozstawali się. Ona zostawała w domu swoich rodziców, on wracał ze swoimi rodzicami do ich domostwa. I będąc małżeństwem, przez około roku nie mieszkali razem. To nie było objęte jakimiś przepisami. To wynikało z uwarunkowań takich historyczno-kulturowych. Można o tym przeczytać w komentarzach. Można też przeczytać w tym moim właśnie opracowaniu Maryja i Józef niezwykłe małżeństwo. I wówczas, po upływie tego roku, najczęściej w porze po żniwach, była ta druga część, ona się nazywała Nisuin i to było wielokrotnie, wielodniowe wesele, po którym ona już zostawała w domu swojego męża, no i swoich teściów. A więc dlatego nie mieszkali razem, ponieważ to był właśnie ten
roczny okres nieprzebywania ze sobą, mimo że byli małżeństwem. Z przyglądania się temu małżeństwu możemy bardzo dużo czerpać. Ja bym chciał wyeksponować w tej krótkiej, syntetycznej nauce dwa takie elementy owego ideału, wzorca. Pierwszy. Posłuszeństwo woli Pana Boga. W czym nade wszystko w przypadku tego małżeństwa owo posłuszeństwo się objawiło? W starożytnym Izraelu dzieci rozpoczynały edukację od 5 roku życia. Chłopcy chodzili do szkoły przy synagogalnej, dziewczynki w domu od mamy, od taty pobierały naukę. Nauka polegała przede wszystkim na przyswajaniu sobie na pamięć dużej ilości fragmentów, szczególnie właśnie Tory, poprzez powtarzanie, poprzez po prostu naukę pamięciową. I wówczas, mając te 8-9 lat, bez zająknięcia, te dzieci potrafiły wyrecytować między innymi te dwa wersety. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: bądźcie płodni, rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną. I oni wiedzieli, one wiedziały, te dzieci, że jak dojdą do odpowiedniego wieku, a ten odpowiedni wiek był prawem określony, do zawarcia małżeństwa dla dziewczynki on wynosił 12 lat, dla chłopca 13. Oczywiście w tamtej tradycji 12-13-latkowie, w tamtych czasach też, to były bardzo już dojrzałe, dorosłe, odpowiedzialne osoby, w pełni przygotowane do tego, żeby zawierać małżeństwo. A więc to posłuszeństwo na tym polegało, że jak oni doszli do tego wieku, to wiedzieli, że nie ma alternatywy. Że po to się żyje na tym świecie, żeby zawrzeć małżeństwo i rozpocząć rodzicielstwo. Bo tak to wymyślił Pan Bóg. Trwały, heteroseksualny, monogamiczny związek małżeński, otwarty na potomstwo. To jest pomysł Pana Boga na ludzkość i to jednocześnie jest gwarancja dopływu tej maksymalnej ilości Bożego błogosławieństwa dla małżeństwa i dla rodziny. Kochani, w Starym Testamencie nie znajdziemy przykładu osoby żyjącej bez żenności. Kapłani przy świątyni, lewici, a więc ta cała służba świątynna, prorocy, królowie, patriarchowie, wszyscy w małżeństwie i na dodatek z pragnieniem dużej ilości dzieci. I to dopiero Jezus, tak byśmy mogli powiedzieć, wyodrębnił pewną kategorię osób, ale bardzo ważną kategorię, mówiąc: a są i tacy bezżenni, a więc kapłani, osoby życia konsekrowanego, którzy dla Królestwa Niebieskiego sami zostali bezżenni. Ale pokazanie przez Jezusa właśnie takiej grupy osób też jest potwierdzeniem, że zgodnie z zamysłem Pana Boga wszyscy mają żyć w małżeństwie i w rodzicielstwie. Mówię to z taką radością, pokazując ten Boży zamysł. Ale mam smutek w sercu. Kochani, mam. Tą tematyką małżeństwa i rodziny zajmuję się od ponad 30 lat. Zauważamy to. To takie ostatnie 10 lat. Partner, partnerka, wolny związek. I często nasi kapłani w naszych katolickich domach, szczególnie właśnie w czasie kolędy, zauważają, pytają: ale proszę Pani, jak to córka bez ślubu z mężczyzną? Ale proszę ojca, proszę księdza, wszyscy tak dzisiaj robią. Zostawiam to, kochani. Ale trwały, monogamiczny, heteroseksualny związek małżeński otwarty na potomstwo, to jest pomysł Pana Boga. To czyim pomysłem jest tak zwany wolny związek, który przecież jest życiem w grzechu śmiertelnym? Oczywiście wiemy, jaka jest odpowiedź. I drugi element tego ideału. Niezwykłość miłości małżeńskiej, małżeństwa Maryi i Józefa. Tak bardzo potrzebujemy takiego wzorca. Często mamy takie rozgoryczenie, co się stało z naszą miłością małżeńską. Jakość naszych relacji małżeńskich jest fatalna.
No to spójrzmy na nich, ale też ich prośmy o wsparcie. A skąd wiemy o takim szczególnym poziomie ich miłości małżeńskiej? A spójrzmy na owoc tej miłości, na Jezusa. Przecież oni byli Jego ziemskimi rodzicami. Maryja mamą biologiczną, Józef ojcem z pełnymi prawami, które mu przysługiwały jako ojcu. Oczywiście ojcem ziemskim. I patrząc na Jezusa, można się zachwycić. Jeśli chodzi o Jego osobowość, o Jego charakter, o Jego cechy. I co widzimy? No najdoskonalsze cechy rozwinięte do najwyższego poziomu. Niezwykła osobowość. I kochani, od razu pierwsza rzecz. Absolutnie w tym ziemskim rozwoju Jezusa nie były obecne żadne czynniki nadprzyrodzone. To, że On wyrósł na kogoś tak wyjątkowego w tej ludzkiej naturze, to był efekt oddziaływania klimatu domu rodzinnego. Co się składa na ten klimat domu rodzinnego? No bez wątpienia. Miłość mamy do dziecka, miłość taty do dziecka. Ale ten czynnik jest na drugim miejscu. Co jest na pierwszym miejscu? Co w najwyższym stopniu warunkuje wzrost, rozwój i funkcjonowanie dziecka na każdej płaszczyźnie jego życia i na każdym etapie jego życia? Jakość miłości małżeńskiej rodziców. Bardzo prosta zależność. Takie są nasze dzieci. Jaka jest nasza miłość małżeńska? I to akurat w przypadku tego małżeństwa, tej rodziny, bardzo wyraźnie widać. Tak niezwykłą osobą jest Jezus, bo wzrastał w takim klimacie miłości małżeńskiej swoich ziemskich rodziców. Bardzo Ci, Panie Jezu, dziękujemy. Taka piękna okoliczność, naprawdę piękna, że właśnie w czasie tegorocznego Adwentu mogliśmy spojrzeć na ideał małżeństwa Twoich ziemskich rodziców. Ale dziękujemy właśnie za nich, za to, że nam ich dałeś. I prosimy, abyśmy tak delikatnie tą zasłonę, którą ich małżeństwo jest zakryte, odsunęli i spojrzeli na nich jako na małżeństwo, abyśmy się zachwycili, abyśmy zapragnęli naśladować. Amen. Kochani, tak jak ojciec wspomniał, mam swoje publikacje i między innymi właśnie ta książeczka Maryja i Józef, niezwykłe małżeństwo. Bardzo fajny prezent. Ale bardzo się też cieszę z takiej książeczki, ona się rok temu ukazała, Cali Twoi Maryjo. To jest pierwszy w Polsce taki kompletny modlitewnik małżeński za wstawiennictwem Maryi, no na dodatek w takim wizerunku Matki Bożej Małżeńskiej. O tym wizerunku można też w tym modlitewniku przeczytać. Taką karteczkę też mam. Bardzo piękne są twarze Maryi i Józefa. To jest XVII-wieczny niderlandzki artysta Jakub Jordans, ale ta karteczka zawiera litanię do małżeństwa Maryi i Józefa. Też taka nowość. Tutaj jest imprimatur, a więc to wszystko takie dla nas narzędzia. Bardzo dziękuję za tę możliwość od wczorajszego wieczoru. Dziękuję ojcu Andrzejowi, którego serdecznie pozdrawiamy. Troszeczkę zmogła go choroba. I dziękuję też drogiemu, kochanemu ojcu Przerowi, który się zaopiekował mną tutaj. To rzeczywiście jest opieka na najwyższym poziomie. Panu Pawłowi, z którym sobie też serdecznie porozmawiałem. I wam, kochani, tworzycie tutaj wspaniałą atmosferę jako ta wspólnota parafialna w tej wyjątkowej parafii. Niech Pan Bóg błogosławi szczególnie na ten czas Adwentu i Bożego Narodzenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.